Zacznijmy od tego, że The Wire nigdy nie zdobyło Emmy ani Złotego Globu, a podczas pokazu pilota połowa aktorów usnęła z nudów. Jego bohaterowie mówili takim slangiem, że Amerykanie musieli oglądać odcinki z napisami, a dużą część ekipy stanowili recydywiści. Twórcą serialu jest dziennikarz kryminalny Baltimore Sun, David Simon, który spędził lata obserwując pracę policji w najgorszych dzielnicach miasta. Na podstawie jednego z jego reportaży w NBC powstawał procedural Wydział Zabójstw w Baltimore, ale Simon popadł w konflikt z szefami stacji, dla których serial był zbyt mroczny. Dlatego z kolejnym scenariuszem poszedł do HBO, z którym w 2000 roku pracował nad nagrodzonym Emmy miniserialem The Corner. The Wire było luźno opartą na faktach opowieścią o mieście i jego społeczno-politycznych aspektach. Piętnowało narkomanię, ale również biurokrację policji, obojętność polityków i niekompetencje lokalnych władz. Przez to serial miał aż kilkudziesięciu bohaterów, wśród nich policjantów, bossów i żołnierzy narkotykowych gangów, polityków, dziennikarzy oraz pracowników społecznych. Łącznie powstało 5 serii, które koncentrowały się na różnych problemach miasta. Na planie aktorzy praktycznie nie improwizowali i to scenarzysta miał decydujące zdanie. Z małym wyjątkiem. Słynne senatora Claya Davisa zostało wymyślone przez aktora Isaiah Whitlocka Jr. Wielu aktorów w obsadzie to naturszczycy. 12 osób zagrało wcześniej w The Corner, część w produkowanym przez HBO Oz. W serialu grali też m.in. ekspolicjanci, prawdziwi politycy i przestępcy z wyrokami. Michael K. Williams, zanim dostał rolę Omara Little, zarabiał na życie jako tancerz. Felicia Snoop Pearson to była dealerka z wyrokiem za morderstwo drugiego stopnia. Tematyka serialu wystraszyła lokalne władze. Burmistrz Baltimore utrudniał produkcję, nasyłając na ekipę kontrolę policji. Niektórych aktorów wywożono na dołek, przez co trzeba było przekładać zdjęcia. Gangsterzy oglądali serial, żeby poznać, jak działają policyjne techniki śledcze. Co ciekawe, inaczej niż w proceduralach, policjanci z The Wire nie biegają z bronią i przez całe 60 odcinków strzelali tylko 3 razy. Serial zadebiutował w 2002 roku i miał bardzo niską oglądalność. Mimo to produkcję kontynuowano, a 4 lata później planowano spin-off The Hall o baltimorskiej scenie politycznej. HBO odrzuciło jednak pomysł, tłumacząc to niskim potencjałem komercyjnym. Bo komercyjnie The Wire nie liczyło się wcale i było pomijane w nominacjach do prestiżowych nagród, a oglądalność ciągle spadała. Rosły natomiast zachwyty krytyków. New York Magazine nazwało go najlepszym dramatem 25-lecia, a Entertainment Weekly jednym z najlepszych seriali wszechczasów. Kiedy w 2008 roku The Wire znikało z anteny HBO, cieszyło się już opinią arcydzieła, które stworzyło dla siebie swój własny gatunek – powieść wizualną.